Z nami jest Marcin Wójcik, nowy, stary zawodnik organizacji KSW. No chyba lubisz powroty, bo do organizacji FEN tak samo powracałeś już po kilku latach. Wiesz co, no biorę te oferty, które są na daną chwilę najlepszą i tak było teraz z ofertą od KSW, także no, cieszę się z tego, że tutaj jestem, że znowu mogę tutaj zawalczyć. Dopytam Cię o Twój krótki pobyt w organizacji PFL, no nie oszukujmy się, ale no, jednej z czołowych organizacji na świecie. Pytanie, co tam, bo odniosłeś jedno zwycięstwo bez porażki, odniosłeś się przed czasem. Czego zabrakło właśnie, że dalej no nie kontynuować kariery w tej organizacji? Co, no tam były ciężkie negocjacje. Oni generalnie skasowali ten kontrakt, który był pierwotny. Zaoferowali nowy kontrakt, który kompletnie był nieopłacalny. To było tam około 30-40% wynagrodzenia tego, co za pierwszą walkę. Chcieliśmy ich trochę przeczekać, że tam wiesz, te rozmowy nie poszły po naszej myśli. No i skończyło się jak skończyło, także później. No później zawalczyłem dla organizacji FEN, wypełniłem tam ten kontrakt, który miałem, a teraz jestem tutaj. Dopytam Cię, czy były zapytania z innych organizacji. Rozmawialiśmy przed chwilą z Piotrem Kuberskim, który wspomniał, że dostał ofertę z organizacji Octagon, która była mało atrakcyjna względem KSW. Jak to wyglądało u Ciebie? Dostawałem oczywiście, że tak. Inne oferty też były, też leżały na stole, ale no, to tak jak mówisz, no, ciężko tym organizacjom europejskim generalnie konkurować z KSW pod względem wiesz, i finansowym, i marketingowym. Także to, co oferuje KSW jest no, nieporównywalnie lepsze od innych organizacji, przynajmniej na terenie Europy. Luis Enrique da Silva, czyli Twój jutrzejszy przeciwnik, to przede wszystkim Stójkowicz, 17 wygranych przez knockout. Co jest jego najmocniejszą bronią w tym arsenale stójkowym? To, że w każdym momencie walki szuka skończenia i szuka nokautu. Także trzeba być skoncentrowanym od samego początku do samego końca. Także na pewno to. Wydaje się tym Stójkowiczem mało technicznym, mało ułożonym. Także z takimi zawodnikami też się ciężko walczy. No to są dwie rzeczy, na które muszę zwrócić uwagę na pewno jutro podczas pojedynku. No i zrealizować swój plan. Jego debiut to wygrana z Tomaszem Arkunem no przez przepiękny knockout kopnięciem na głowę. Dopytam właśnie o Twojego byłego rywala, z którym nie miałeś najlepszych relacji, czyli z Tomkiem Arkunem. Co Twoim zdaniem no, tutaj zabrakło, że, co się wydarzyło Twoim zdaniem, że ta kariera poszła w złą stronę? Ciężko to stwierdzić, bo ta walka z De Silvą generalnie mogła też się potoczyć zupełnie inaczej. Mógł skończyć w pierwszej rundzie i mógł być cały czas w topie. Zastanawiające jest tylko to, dlaczego przyjmuje teraz takie nazwiska, jakie przyjmuje, dlaczego będzie się bił z takimi rywalami generalnie, bo wydaje mi się, że sportowo naprawdę powinien być w topie, ale te ruchy, które wykonuje, wiesz, one nie prowadzą donikąd. Z zawodnikami, z którymi miał walczyć poprzednio i z którym będzie walczył teraz na najbliższej gali, bo widziałem dzisiaj, wyleciało gdzieś ogłoszenie. To są rywale, którzy generalnie nic mu nie oferują, a mogą zabrać już kompletnie wszystko i pogrzebać go całkowicie. Ja wiem, że szansa jest potwornie mała na to, żeby Tomek tych walk nie wygrywał, ale no, zastanawiam się, czym się kieruje w swoich decyzjach, do czego to ma go doprowadzić. Także no, tylko tyle. A myślisz, że jeszcze ma szansę wrócić na ten szczyt? No myślę, że tak. No to jest kwestia w jego przypadku umiejętności sportowe ma, kwestia podniesienia się po tych porażkach, odbudowania może mentalnego, może te walki mają mu to przynieść, tyle, że ciężko się odbudować na zawodnikach na tyle naprawdę słabych, że to kompletnie nie weryfikuje jego poziomu i mentalnego i sportowego. Sportowo to cały czas jest top, na pewno mentalnie trochę podupa, tak się przynajmniej wydaje, mówię po tym, jakie ruchy teraz wykonuje, ale to może się odwrócić. Ja tak samo miałem gorsze momenty w swojej karierze i też wracałem za każdym razem po tym i z tego jestem naprawdę trochę dumny też. Także no, ma szansę oczywiście, że tak, a jak w którym kierunku to pójdzie, no to trzeba poczekać i zobaczymy. To Twoja trzecia walka w przeciągu niespełna pół roku. Pytanie, czy nie było może w Twojej głowie myśli, żeby no, trochę poczekać z tym debiutem w KSW, żeby na przykład w pełni się zregenerować? Nie, chciałem zawalczyć trzeci raz w tym roku. KSW mi taką ofertę dało, także no, jak najbardziej ją przyjąłem. Dopiero po tej walce planuję dłuższą przerwę. To też nie będzie nie wiadomo jak długa przerwa, ale myślę, że do końca roku te treningi będą na pewno mniej intensywne. Jeżeli miałbym zacząć obóz do kolejnej walki, to teraz sobie układam to w głowie tak, że zacznę go od stycznia i gdzieś tam na początek marca chciałbym wrócić. Ale no, po tej walce na pewno te 6 tygodni sobie zrobię takie zupełnie lekkie.
Marcin, nie było Cię 5 lat w KSW. Jak uważasz, czy ta ceremonia ważenia dzisiaj, ogólnie cała organizacja przed galą, jest inna niż 5 lat temu, kiedy tutaj walczyłeś? Show mi się wydaje, że jest naprawdę takie same. To wszystko jest... Wiesz, no dopracowane na pewno lepiej w tych szczegółach kompletnych, bo to widać, że ta rutyna już tutaj jest i ci ludzie aż tak się nie przejmują, ci co są na zapleczu gdzieś na backstage'u. Kiedyś to było trochę bardziej nerwowe, tak mi się przynajmniej wydaje, że na słuchawkach gdzieś trochę więcej tego latania, bo to może nie były wtedy już takie początki, ale po tych 5 latach widzę, że oni na tyle się naprawdę dobrze już czują wszyscy w swoich rolach, ci, którzy tworzą tą organizację, bo to oczywiście nie są tylko 2 osoby, tylko to jest tych osób kilkadziesiąt na pewno, także poziom ich jako profesjonalistów w tym, co robią, poszedł na tyle mocno do góry, że my się też czujemy tutaj bardziej komfortowo, na pewno. Jaką wagę myślisz jutro wyniesiesz w dniu walki? Około 100 kg, ja też nie robię, nie wiadomo jak. Myślę, że to będzie powyżej 100 kg, ale w granicach między 100 a 101 to tyle wyjdzie. Czyli ta przewaga fizyczna nad zawodnikiem z Brazylii będzie na pewno duża, bo już dzisiaj nawet na ważeniu było widać, że jeśli chodzi o te wasze gabaryty, no to jesteś od niego dużo większy. Myślisz, że postawisz bardziej na zapasy czy na stójkę w tym pojedynku? Nie wiem, czy mam mówić. Nie no, wiesz, my jesteśmy naprawdę podobnymi zawodnikami, trochę tak mi się wydaje. Generalnie, jeżeli chodzi, spojrzysz na nasze rekordy, jeżeli chodzi, spojrzysz na nasze warunki fizyczne, może jestem faktycznie cięższy, ale wzrost generalnie, zasięg ramion, wydaje mi się, że to wszystko jest podobne. Mamy identycznie ten sam wiek, jest on o jeden dzień starszy. Tylko, że on jest bardziej zawodnikiem stójkowym, a ja jestem bardziej zawodnikiem generalnie, wiesz, grapplingowym. I to chyba żadna tajemnica też, że walka każda zaczyna się w stójce, ale ja będę miał ten drugi argument jeszcze w zanadrzu, że będę mógł i będę próbował tą walkę przenieść do parteru, jeżeli ta góra nie będzie mi się układała. Także no myślę, że w tym aspekcie jest ta moja przewaga. Jakie masz metody przed walką, które przeważnie stosujesz, które ci, nie wiem, potrafią wyluzować, czy bardziej zmotywować do pojedynku? Ostatnie takie chwile w szatni przed walką. Co się wtedy dzieje u ciebie? Ciężkie pytanie. Spokój, no spokój. To jeżeli chodzi o takie rzeczy, które dopracowuję przed każdą galą, no to na pewno wyjazd z odpowiednimi ludźmi, żebym ja cały czas ten luz na głowie miał, żebyśmy tutaj przyjechali, żeby to był wyjazd, wiadomo, w celu walki, ale żeby chłopaki, którzy są ze mną, nie tworzyli jakiegoś ciśnienia generalnie. Nie było stypy, nie było presji tak typowo, że musisz jutro, wiesz, rozjeżdżać i w ogóle, bo wydaje mi się, że to... Tak, może działać w drugą stronę i w przypadku porażki to jest strasznie druzgocące, wiesz, jeżeli od początku się nakręcać w ogóle, to naprawdę działa to bardzo negatywnie. My jesteśmy wyluzowani, ja mam wyluzowany, będzie tej walki generalnie, mam się tym cieszyć i wtedy te walki wychodzą po prostu najlepiej. No. Pioseneczka na wyjście ta sama, czy będzie inna? Nie, bang bang. Bang bang, wracamy do tego, czy wracamy. No i od kilku pojedynków znowu ta piosenka była w KSW za każdym razem, także stała. Ja i wszystko. Marcin, bardzo Ci dziękujemy za ten wywiad. No jutro baw się dobrze w klatce i przynieś mocny skarb dla Polski w Święto Niepodległości. Dzięki wielkie, do jutra. Dzięki.